Okulistyka weterynaryjna w ostatnim czasie zdobywa coraz większą popularność. Coraz więcej lekarzy weterynarii zaczyna zwracać się ku tej dziedzinie nauki, ku tej dziedzinie weterynarii. Z tego powodu, że coraz więcej problemów, zwierzęta, psy i koty głównie, aczkolwiek konie również miewają problemów okulistycznych. Wszystkie choroby, które dotyczą przedniego odcinka oka, charakteryzują się bardzo najczęściej dramatycznym obrazem, który właściciel bardzo szybko zauważa, czyli charakteryzują się na przykład olbrzymim przekrwieniem twardówki, charakteryzują się obrzękiem powiek, charakteryzują się na przykład sporym wyciekiem łez czy wszelkich innych wydzielin ocznych, charakteryzują się sporym bólem, który zwierzę natychmiast manifestuje, ocierając łapami okolice oczu. Zwierzę również potrafi wycierać głowę o dywany, o sprzęty. Wtedy właściciel bardzo szybko reaguje, najczęściej przychodzi do lekarza z prośbą właśnie o pomoc. Natomiast jest również mnóstwo chorób okulistycznych, które dotyczą tylnego odcinka oka, które są bardzo zjadliwe, dlatego że nie są przez długi okres czasu zauważalne. Właściciel nie zdaje sobie sprawy z tego, że choroba toczy się wewnątrz gałki ocznej. I dopiero najczęściej pies do nas, do lekarzy trafia w momencie, kiedy zaczyna już dużo gorzej widzieć, zaczyna wpadać na przedmioty. Wtedy dopiero właściciel takie choroby zaczyna postrzegać, ale często jest już za późno, żeby temu zwierzęciu móc pomóc. Stąd też bardzo ważne jest, żebyśmy byli świadomi tego, jakie to choroby mogą być i na co musimy zwracać dużo, dużo wcześniej, ażeby zapobiec temu, tej tragedii, jaką przeżywa oczywiście zwierzę, ponieważ przestaje widzieć, ale również właściciel. Dlatego, że wiadomo, że właściciel to zwierzę kocha i chciałby, żeby ono było w jak najlepszej formie fizycznej do końca swoich dni. Pierwszą rzeczą, którą zauważa klient, bo tak najczęściej w tej chwili u nas jest, że jeszcze niewielu hodowców decyduje się na przebadanie we własnym zakresie swoich psów. Mówię tutaj o hodowcy, który decyduje się na rozmnażanie zwierzęcia. Nie mówię tu o hodowcy, który chce sprawdzić miot, bo wiadomo, że nie ma jak gdyby przymusu badania pudli, szczeniaków pudli, nie ma przymusu badania szczeniaków sznaucerów, sznaucera miniaturowego. Natomiast warto jest zrobić takie badanie w kierunku chorób genetycznych właśnie siatkówki u zwierząt 2-3-letnich, które to najczęściej zwierzęta przeznaczane są do rozmnażania. Mówię tutaj o sukach, jak również już od każdego wieku, bo już nawet powyżej 9-10 miesiąca życia teoretycznie pies może być reproduktorem. Takie zwierzęta należy już sprawdzać właśnie w kierunku chorób genetycznych. Doświadczony lekarz okulista jest w stanie w mniej więcej w wieku 1,5 roku życia zauważyć pierwsze symptomy tej choroby. Pamiętajmy o tym, że badanie takie w kierunku tych chorób genetycznych powinno być przeprowadzane raz do roku w okresie pomiędzy 2. a 5, w zależności od rasy, nawet do 7. roku życia psa. Dlatego, że zmiany te mogą się na przestrzeni tego czasu pokazać i zauważyć. Możemy je zauważyć. To nie znaczy, że do 5. czy 7. roku życia nie wydajemy jak gdyby pozwolenia na rozmnażanie danego zwierzęcia. Jeśli w danym momencie badania nie zauważamy żadnych zmian klinicznych na terenie siatkówki, wydajemy zaświadczenie, że zwierzę w dniu badania nie ma żadnych oznak klinicznych tej choroby i takie zwierzę oczywiście może być przeznaczone do rozpłodu. Natomiast jeśli w każdym momencie zostanie ta choroba na terenie siatkówki zauważona, wtedy natychmiast po pierwsze zwierzę jest eliminowane z rozmnażania, natomiast należy również wtedy skupić się i sprawdzić wszystkie zwierzęta, wszystkie szczeniaki, które zostały przez daną matkę czy przez danego ojca rozmnożone.
W związku z tym bardzo ważne jest, ażeby również prowadzić bardzo ścisłe katalogowanie wszystkich psów po danym psie, po to, żeby wiedzieć, gdzie, w którym miejscu się ten pies znajduje, żeby można było tego psa szybciutko, jak gdyby wcześniej jeszcze wyłapać, znaleźć i sprawdzić, czy ten pies również będzie przeznaczony do ewentualnego rozmnażania. Natomiast jeśli zwierzę nie jest przeznaczone do rozmnażania, do rozpłodu, czyli nie jest badane przez hodowcę, to wtedy objawami klinicznymi, które przyprowadzają klienta z pacjentem do nas, do lekarzy, jest to, że właśnie w wieku pomiędzy 5, 7, czasami do 9 roku życia zwierzę zaczyna ślepnąć. Pierwszymi objawami klinicznymi związanymi z postępującym zanikiem siatkówki jest tak zwana ślepota zmierzchowa, czyli pies zaczyna dużo gorzej widzieć o zmierzchu, kiedy jest niedostateczna ilość światła, a jednocześnie to podwójne odbicie z makaty odblaskowej nocne, o którym wcześniej mówiłem, nie daje jeszcze możliwości tego lepszego wieczornego widzenia. Stąd też paranoicznie jest tak, że zwierzę dobrze widzi w dzień, dobrze widzi w nocy, natomiast o zmierzchu zaczyna widzieć zdecydowanie gorzej. Bardzo charakterystyczny jest moment, kiedy zwierzę wraca ze spaceru i wchodzi do klatki schodowej, która na przykład jest słabo oświetlona. W tym momencie pies staje i zaczyna przez pewien moment zastanawiać się, szukać jak gdyby drogi przed sobą. Jest to pierwszy moment, na który najczęściej właśnie właściciele zwracają uwagę, ale jest to już ten moment, kiedy około 60-70% siatkówki jest już niestety objętej tym problemem, tym procesem chorobowym. Tak czy owak, patrząc na to od strony już klienta, niestety my jako lekarze nie mamy dobrych wieści dla klienta, dlatego że nie jesteśmy w stanie tej choroby zatrzymać. Jak sama nazwa wskazuje, jest to postępujący zanik siatkówki i ta choroba będzie postępować mimo naszych jakichkolwiek tutaj wysiłków. Różne próby były podejmowane, typu podawanie preparatów witaminowych. Niestety nie ma możliwości zatrzymania tej choroby. Jeśli ona już postępuje, doprowadza najczęściej do całkowitej degeneracji siatkówki i zwierzę całkowicie ślepnie, nie jesteśmy w stanie już nic wtedy pomóc. Dlatego, tak jak powiedziałem wcześniej, bardzo ważne jest to, żeby mieć tę świadomość, żeby każdy posiadacz, właściciel pudla, sznaucera, goldena, labradora wiedział, że takie coś może się jego zwierzęciu przydarzyć. Dobrze jest sprawdzać w związku z powyższym hodowlę, z której się kupuje szczeniaka. Dobrze jest wypytać się hodowcę, czy badania w kierunku chorób genetycznych siatkówki u matki czy u ojca były wcześniej wykonywane. Drugą formą chorób genetycznych siatkówki niewrodzonych, czyli tych, które pojawiają się dopiero w późniejszym wieku zwierzęcia, jest dysplazja nabłonka pigmentowanego siatkówki, w skrócie RPED. Wspominaliśmy o tym wcześniej, że nabłonek pigmentowany siatkówki stanowi rolę kanału odżywczego pomiędzy właśnie naczyniówką, a pomiędzy fotoreceptorami odbierającymi i przerabiającymi bodźce świetlne na bodźce elektryczne, a potem bodźce nerwowe w procesie fototransdukcji. Nabłonek ten dostarcza zarówno związków chemicznych uczestniczących w procesie fototransdukcji, jak również odbiera produkty przemiany materii zachodzące w tym procesie, jak również jednocześnie tenże właśnie nabłonek pigmentowany siatkówki rozkłada również te zużyte już części związków chemicznych i następnie z powrotem dostarcza je fotoreceptorom, czyli odgrywa w tym momencie bardzo, bardzo ważną rolę. Wcześniej uważano, że ta forma, o której za chwileczkę będę mówił, wcześniej nazywana była centralnym postępującym zanikiem siatkówki, dlatego gdyż dochodziło tylko do zmian na siatkówce w części centralnej dna oka. Potem dopiero okazało się, że problemem właśnie jest tylko i wyłącznie złe funkcjonowanie nabłonka pigmentowanego siatkówki, czyli on odbiera produkty przemiany materii, natomiast bardzo, bardzo długo rozkłada je na czynniki pierwsze po to, żeby z powrotem dostarczyć je do procesu fototransdukcji. Średnio rozkład tych substancji odbywa się w ciągu 10 dni w normalnie pracującym oku. Natomiast przy defekcie, który tutaj mamy,
rozkład tych substancji następuje dużo, dużo dłużej. W związku z tym funkcjonowanie siatkówki jest dosyć mocno zubożałe. Najważniejszą informacją jest to, że ta forma zaniku siatkówki nie doprowadza w zasadzie nigdy do całkowitej ślepoty zwierzęcia. Dzieje się tak dlatego, że stwierdzono, że prawdopodobnie mielina, która pojawia się już dosyć blisko części centralnej właśnie dna oka, troszeczkę blokuje i uniemożliwia całkowite rozprzestrzenienie się tej choroby. Ale faktycznie w najbardziej centralnej części, tam gdzie najgrubsza siatkówka najczęściej jest, o tym wspominaliśmy dużo wcześniej, w tym miejscu właśnie dochodzi do największego jej zaniku. Stąd też wcześniejsza nazwa centralny postępujący zanik siatkówki miał jakby uzasadnienie. Ale tak jak mówię, w tej chwili należy tę chorobę, czyli dawniej zwaną CPRA, w tej chwili należy nazywać RPED, czyli dystrofią, dysplazją nabłonka pigmentowanego siatkówki. Również są bardzo charakterystyczne rasy, które chorują na tę chorobę. Tutaj należy wspomnieć, że dosyć często ta choroba występuje niestety u polskiej rasy, mianowicie u polskiego owczarka nizinnego. W ogóle ta choroba została stwierdzona po raz pierwszy właśnie u polskiego owczarka nizinnego. Stwierdzono tę chorobę w Szwecji, Szwedzki Związek Kynologiczny, ponieważ dosyć dużo ponów jest właśnie w Szwecji, dosyć druga potężna liczba ponów to jest Wielka Brytania i tam właśnie tę chorobę jako pierwszą odnaleziono. Zresztą nasz kontakt polskich lekarzy, weterynarii, okulistów ze światem okulistów europejskich rozpoczął się właśnie od tej choroby, dlatego że stwierdzono, że skoro polski owczarek nizinny tę chorobę ma w Szwecji, ma w Wielkiej Brytanii, to prawdopodobnie również ma i w Polsce. W związku z powyższym zapytano się nas, polskich lekarzy weterynarii, co my o tej chorobie wiemy, jakie mamy duże dane epidemiologiczne o tej chorobie, ile psów jest zainfekowanych i tak dalej. No i okazało się, że niestety lat temu, kilkanaście do tyłu, nie byliśmy w stanie tej choroby nawet prawidłowo rozpoznawać. W tej chwili już wiemy, na czym ona polega. Polskie owczarki nizinne są częściowo przebadane i od razu mogę powiedzieć, że wcale nie jest tak źle u nas w Polsce, jak na przykład w Szwecji czy w Wielkiej Brytanii. To jest typowy przykład RPED, czyli właśnie pojawiania się w części centralnej siatkówki pojedynczych miejsc, pojedynczych pól, które mają inną refleksywność, co świadczy właśnie o tym, że dochodzi tutaj w tych miejscach do zaniku siatkówki. To również następna bardzo charakterystyczna forma RPED, na dosyć dużej powierzchni już w części centralnej siatkówki w okolicy brodawki nerwu wzrokowego. Widać, że ta część siatkówki również już jest coraz gorzej traktowana przez unaczynienie, czyli ta część powolutku też ulega zanikowi. Pozostałe struktury, jak widać, niespecjalnie zmienione, brodawka nerwu wzrokowego w miarę normalnie uniesiona, naczynia krwionośne też dosyć duże, ale w tym miejscu, gdzie powinny spływać właśnie aksony do brodawki nerwu wzrokowego, zauważalna jest zmiana również w wyglądzie samej brodawki nerwu wzrokowego. Następna forma, bardzo już zaawansowana, bardzo charakterystyczna, czyli centralna część siatkówki, centralna część makaty odblaskowej z potężnymi zmianami hiperrefleksywności i też ze zmianami w unaczynieniu, jak również ze zmianami, jak widać, na brodawce nerwu wzrokowego. Zatarty mocno jest jej kształt. I tak jak powiedziałem, najbardziej predysponowane rasy do wystąpienia tejże choroby to Border Collie, Briard, koli krótkowłosy, owczarek szetlandzki i nasz właśnie polski owczarek nizinny. My w Polsce najczęściej tę chorobę znajdujemy właśnie u polskiego owczarka nizinnego i u border collie. Briardy również stanowią jak gdyby dosyć dużą grupę, z tym, że trzeba przyznać, że tutaj naprawdę muszę pochwalić w tym miejscu klub hodowców briardów, dlatego że jako jedyny chyba w Polsce zdecydował się na przebadanie wszystkich dosłownie psów znajdujących na terenie Polski w kierunku chorób genetycznych siatkówki, dzięki czemu łatwiej jest klubowi sterować programem hodowlanym.
Pamiętajmy też o tym, że choroby genetyczne świadkówki niewrodzone mogą w wielu rasach występować wspólnie. Stąd też ocenia się świadkówkę pod kątem obydwu chorób, czyli pod kątem PRA, czyli postępującego zaniku siatkówki, jak i RPED, czyli dystrofii nabłonka pigmentowanego siatkówki. I takimi rasami są coli długowłosy, golden retriever, labrador retriever, cocker spaniel, angielski cocker spaniel i Welsh cardigan. W Polsce muszę powiedzieć, że najwięcej problemów, jeśli chodzi o połączenie, jak gdyby występowalność obydwu chorób razem, mamy u angielskiego cocker spaniela. W tej rasie najczęściej notujemy występowalność obydwu tych chorób genetycznych siatkówki razem. Kliniczne sprawdzenie sprawności widzenia u zwierzęcia możemy wykonać, sprawdzając przede wszystkim odruch źreniczny. Wykorzystamy do tego celu tę piękną suczkę. Jest to 5-letni jamnik szorstkowłosy, u którego nie spodziewamy się znaleźć raczej żadnych problemów okulistycznych, ale w celach diagnostycznych myślę, że będzie nam bardzo przydatna. Sprawdzenie odruchu źrenicznego to jest tylko i wyłącznie poświecenie punktowym źródłem światła w kierunku gałki ocznej, po to, aby sprawdzić, w jakim stopniu, jak szybko reaguje źrenica na tak silne światło skierowane bezpośrednio w gałkę oczną. Po zdjęciu światła, wiadomo, źrenica powinna się bardziej rozszerzyć. Po skierowaniu ostrego źródła światła w kierunku źrenicy przy sprawnie działającym narządzie wzroku powinno dojść do dosyć szybkiego zwężenia źrenicy. Również w wyniku tego, że oczy są wspólnie unerwione układem nerwowym współczulnym, dochodzi dosyć szybko do tak zwanego odruchu konsensualnego, czyli do zwężania się nieoświetlanej przez nas źrenicy w przeciwnym oku w wyniku oświetlania oka drugiego. Czyli świecąc w kierunku oka prawego, po dosyć krótkim okresie czasu powinniśmy również uzyskać efekt zwężania źrenicy samoistnego w oczku lewym. To również świadczy o prawidłowym przenoszeniu impulsów nerwowych i komunikacji pomiędzy obydwoma gałkami ocznymi. Następną możliwość sprawdzenia klinicznej sprawności widzenia wzroku to jest tak zwany odruch obronny. Polega on na tym, że należy w kierunku psa, oka psa skierować jakiś przedmiot. Jeśli pies widzi sprawnie, tak jak to widzimy na przykładzie tej suczki, natychmiast mruży oko i pokazuje, że zbliżający się przedmiot wywołuje u niej właśnie odruch zamykania źrenicy, zamykania powiek. Tak samo jest w oczku drugim. Również jest w ten sam sposób zauważalna reakcja psa na zbliżanie przedmiotu, czyli typowy odruch obronny. No i już bezpośrednim badaniem klinicznym dna oka to jest oftalmoskopia. Mamy tutaj możliwość wykorzystania oftalmoskopii bezpośredniej i oftalmoskopii pośredniej. Oftalmoskopia bezpośrednia polega na tym, że wykorzystując oftalmoskop, aparat służący właśnie do oglądania dna oka, jesteśmy w stanie obejrzeć, tak jak wspomniałem wcześniej, 9 stopni, nie więcej jak 9 stopni powierzchni siatkówki, przybliżając się aparatem bezpośrednio do pyska zwierzęcia i zbliżając się na odległość 2-2,5 cm do danego oka. Badanie wykonujemy w ten sposób, że nasze oko prawe przykładamy do oftalmoskopu, badając oko lewe zwierzęcia. Robimy to w ten sposób, że staramy się źródło światła, które emituje oftalmoskop, z pewnej odległości skierować w kierunku źrenicy, w kierunku oka zwierzęcia i cały czas obserwując oko zwierzęcia przybliżamy się bezpośrednio do samej gałki ocznej i w ten sposób jesteśmy w stanie z tej dosyć bliskiej odległości, tak jak powiedziałem, oglądać niewielką w sumie powierzchnię siatkówki. Tak jak powiedziałem, jest to metoda o tyle niedobra, że po pierwsze musimy zbliżyć się dosyć blisko do pyszczka zwierzęcia. Druga sprawa to jest taka, że nie widzimy zbyt dużej powierzchni siatkówki. Badając oftalmoskopem widzimy siatkówkę w naturalnym ułożeniu, czyli tak jak ona faktycznie wygląda. Makata odblaskowa centralnie i położona górnie, makata nieodblaskowa położona dolnie. Natomiast jeśli będziemy oglądali, używali oftalmoskopii pośredniej, czyli będziemy wykorzystywali w tym celu soczewkę 20 do 30 dioptrii, podwójnie wypukłą, uzyskamy w soczewce uzyskamy obraz odwrócony do góry nogami i z prawej na lewą stronę. Również oftalmoskopia pośrednia ma to do siebie, że jesteśmy w stanie obejrzeć dosyć dużą powierzchnię
siatkówki, około 25 stopni i jest to metoda dla osoby badającej metodą bezpieczną. Wykonujemy to w ten sposób, że należy zbliżyć soczewkę do oka zwierzęcia na odległość mniej więcej 5 cm, a następnie punktowe źródło światła skierowane zza naszego wzroku, aż zza naszych oczu, czyli mniej więcej zza ucha, kierujemy bezpośrednio w stronę właśnie soczewki i ruchami tej soczewki jesteśmy w stanie obejrzeć całe dno oka. Robimy to w ten sposób dla oka prawego i dokładnie w ten sam sposób dla oka lewego, czyli nie zmieniamy już pozycji, nie zmieniamy układu, zmieniamy tylko oko badanego zwierzęcia, czyli zbliżamy soczewkę na odległość kilku centymetrów i świecąc światłem zza naszego ucha jesteśmy w stanie również obejrzeć odwrócony obraz odbijający się na soczewce.